Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym trochę pogadam zupełnie inaczej. Będę dropił karty i skarpetki. Ale ze względu na to, że ta postać już jest od grudnia, od początku grudnia i tak się zastanawiałem, kiedy wreszcie z nią ruszę. I myślę, że to jest dobry pomysł na to, żeby wreszcie z nią wystartować. Już był jeden odcinek chyba z tej postaci, mi się tak przynajmniej wydaje. No i powiem Wam nawet więcej. Co z tej postaci będziecie mogli zobaczyć? To będzie taki typowy let's play z PL-a. Będą dłuższe odcinki. To będą takie 20-30 minutowe odcinki. Może nawet 40, zależy co z tego wyjdzie. Będę starał się je wrzucać przynajmniej raz na 2 tygodnie. Zobaczymy. I zobaczyć będzie można tutaj przede wszystkim, jak sobie taka postać, czyli Wojobody, radzi z PL-em. Czy warto teraz zaczynać i tak dalej. Buty wiatru, akurat tutaj jak sami widzicie, nie są z IS-a, nie są z kart okejek, nie są też z żadnych dupereli. Buty ISA, to znaczy buty wiatru, są z werbowania przyjaciół. Prosta odpowiedź, prosta. Potem jeszcze będzie cukier do konia, przypustki. Coś jeszcze jest fajnego? Chyba dodania i zmianki. Więc myślę, że to na pewno koło 70 się zobaczy. Napisałem dzisiaj nawet na fejsie, bo nie mam ochoty ostatnio nawet nagrywać, jak sami widzicie, z tych filmów mniej. To są filmy, które już zostały kiedyś tam nagrane. Wiecie, nowy rok, nowe postanowienia. Ale tak sobie postanowiłem, że zobaczymy, co przez rok uda mi się zrobić Wojobody. Czyli tą postacią. Żeby nie było, nie będę no-life'ił nią za bardzo, za dużo. Będę nią expił, żeby było można sprawdzić, co jest grane. I właściwie dzisiejszy odcinek jest tylko, gdzie oddaję expa, ale ogólnie nie będę teraz starał się tego robić. Nie będę oddawał expa. Co będę wbijał, to wbiję. Zobaczymy, ile bez IS, a ile bez dodatków można naklepać. A, i jeszcze jedno. Jak sami widzicie, biję teraz metki. Jak pewnie wczoraj widzieliście na fejsie, wrzuciłem Wam moje wyzwanie. Ile zbiję metinów, tyle zrobię ćwiczeń. Będzie bolało, ale zrobię. Pompki, przysiady oraz brzuszki. No zobaczymy. Miesiąc gry. Jak można się zmienić? Myślę, że można. Czy to jest dobry motyw, żeby teraz zacząć grę na PL-u? To jest dobry motyw z tego względu, że są okejki, są karty, jest masa botów. To jest chyba jedyny minus, ale jutro będę złym człowiekiem. Zgłoszę wszystko. I będę siedział przy nich, aż nie zbanuje GM. Będzie odcinek. Chyba, że GM obejrzy odcinek wcześniej i wszystkie boty pobanuje wcześniej. No to wtedy nie będzie odcinku. No dobra, to by było na tyle praktycznie. Ale myślę, że taka seria z bodziaka może być dobrym początkiem. Jak sami widzicie, tu jest dosłownie początek. No i tak sobie myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało trochę dalej. Na razie M1, metki M1. Coś z fajniejszego zakupu. Myślę, że przede wszystkim chyba mieczyk i zbrojka, reszta totalne plus 6. No i oczywiście Bengal, ale żeby też było fajnie, ja będę starał się kupować ekwipunek nowy. Czemu? Bo będę chciał zrobić tego bodziaka pod PvP. Aha, dobrze słyszycie. Derek, bodziaka pod PvP, to chyba lepiej Lykana byłoby zabrać i zagrać. Pewnie tak, ale nie wiem czemu bodziak jakoś bardziej mnie satysfakcjonuje niż sam Lykan. Natomiast co z Surą? Surą się też będę zajmował, więc tutaj nie ma żadnych najmniejszych obaw. Natomiast co z ekwipunkiem? Czy będę sobie przekładał? Myślę, że z początku pewnie tak. Potem będę starał się dorobić jakiegoś lepszego ekwipunku tak, żeby zwoja przekładać na Surę. Czemu? Może dlatego, że jest to dosyć fajne rozwiązanie. Natomiast na pewno będę chciał zrobić tutaj sobie żółtą szarfę. Pobawić się trochę szarfą, taka żeby była 18%, 19% plus, bo ona się świeci. Jest dużo rzeczy do zrobienia na PL-u, a ze względu na to, że na tym dużym levelu tak wszystko fajnie nie leci, jakby się chciało, to na razie, czy na 14 levelu się zatrzymam? Myślę, że nie. Myślę, że pognam gdzieś tak do 30, żeby zrobić wreszcie zęby orka i na pewno będę chciał dropić zęby orka tak, żeby było można je w jakiejś późniejszej, fajniejszej perspektywie bawić się. Myślę, że tą postać mogę zrobić nawet na koncie, na którym mam Darka. Jednak nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Z tego względu, że... Chociaż dobre by było z tego względu, żebym miał tego samego peta. Szarfę bym mógł przekładać, kostiumy mógłbym przekładać, wszystko mógłbym przekładać, tak? Przez depo. Na razie ma 14 level.
Ma kilka okejek, kilka skarpetek, więc tu nie mam jakichś takich większych problemów. Nikt niestety musi być taki ze względu na to, że DIM2 jest zajęty. DIM2 ktoś też już zajął mi niestety dawno, dawno temu po przenoszeniu serwerów. Pozdrawiam tego Hama za zajęcie cudzego niku. No nic, nic nie zrobię. Ale powiem nawet więcej. Bodziak może być naprawdę bardzo ciekawą postacią. Miałem grać się Lekanem, mam tego Lekana 75, ale tak od środka go brać to jakoś mi się nie widzi, bo bym musiał na co od razu iść XP 80, 90. On nie ma żadnych biologów, nie ma żadnych nic. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Jeśli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Taki podstawowy tekścik na koniec. A, wytropiłem ze 3 kół. Na tyle metinów. To nie jest przyjemne. To było na tyle. Pozdrawiam serdecznie DIM2. I jeszcze na sam koniec zobaczycie, co ze szkatułki dostanę, żeby było można zobaczyć, co jest grane. No to co? Zaczynamy serię z Bodziaka? Czy chcecie tego? Pozdrawiam!